Witajcie. Dzisiaj odcinek zaczniemy sobie nietypowo, bo taką krótką anegdotką, historyjką. Jest poranek, wstajecie przed pracą czy jakimiś innymi czynnościami i myślicie sobie, pora zaparzyć kawę. Albo produkt kawopodobny, jak to niektórzy mówią, pseudokawa tak zwana. W przypadku ekspresów kapsułkowych, tak jak w dzisiejszym odcinku będzie pokazane. Włączacie ekspres, tak, wkładacie kapsułkę, tudzież wsypujecie kawę, zależy jaki ekspres macie. Włączacie i po pewnym czasie zapala wam się kontrolka migająca, kontrolka błędu. Tak, zasygnalizowany jest błąd dźwiękiem również, tak, dwoma piskami. I generalnie wasza współpraca z ekspresem do kawy się kończy. Po całym dniu zmęczeni idziecie do serwisu. W serwisie mówi nam serwisant po diagnozie, że naprawa jest nieopłacalna, ponieważ trzeba będzie zamówić części, a nieraz zdarza się też, że naprawa jest niewykonalna. Czy na pewno i czy na pewno tak jest w większości przypadków? To wam dzisiaj powiem, bo spotkałem się z bardzo ciekawą usterką, której bym, jakby to powiedzieć, nie wykluczył, gdybym nie wiedział, że to to. Gdybym się wczoraj nie zorientował, że to to. Może nie będzie to stricte naprawa, ale pokażę wam, jak sobie poradzić z takim przypadkiem. Moim dzisiejszym gościem będzie ekspres Cibo Cavissimo Mini, który wczoraj udało mi się dostać za darmo z pakietem kaw. Tak, jaka jest historia tego ekspresu i co się zadziało, to zaraz wam opowiem, bo może pomogę wyeliminować usterkę osobom, które mają ekspresy tej firmy, ale też i nie tylko, bo ten element, który dzisiaj zaprezentuję, jest w większości ekspresów, i kapsułkowych, i ziarnistych. Zobaczcie. Wlewamy wodę do zbiornika, do pojemnika na wodę. Zamykamy zbiornik i zakładamy nasz podajnik na wodę. Włączamy ekspres. Teraz po włączeniu ekspres powinien przejść w stan gotowości i powinien rozgrzać grzałkę i uruchomić pompę. Ale niestety tak się nie dzieje. Jak widzicie, miga kontrolka. Jeszcze łatwiej jest, jak macie wyświetlacz, bo przynajmniej ten błąd się pokaże. Ale jak słyszycie, występują dwa szybkie, krótkie sygnały dźwiękowe i miga kontrolka cały czas na czerwono. Oczywiście przyciski nie reagują, żadne połączenia przycisków też nie reagują. Co się stało? Generalnie migająca kontrolka oraz dwukrotny sygnał dźwiękowy w tym wypadku, w przypadku tego ekspresu, oznacza brak wody. Czytałem to w instrukcji, tak, obsługi tego ekspresu i załączam wam screenshot tego urządzenia. Oczywiście jak włożymy kapsułkę, ta kapsułka się nie uruchomi ekspresu, nadal będzie to samo. I co powiedzieć, bo przecież woda jest, tak? Wodę żeśmy do zbiornika nalali. Jest połowa zbiornika wody, a ekspres wyświetla, że tej wody nie ma. Bardzo prosta usterka, słuchajcie. Mianowicie zdejmiemy sobie ten zbiorniczek na wodę i pokażę wam taką jedną rzecz. Tu jest ten element, który wam pokazywałem na początku. Jest to pływak. Pływak, który ma w środku wszczepiony magnes. I w momencie, kiedy uruchomimy zaraz ekspres, to pokażę wam czary mary. W środku, no nie będę wam tłumaczyć dokładnej anatomii ekspresu do kawy, bo trzeba by było go rozmontować, żeby wam pokazać krok po kroku. Ale w środku, tu gdzieś, znajduje się czujnik. Ten czujnik odpowiada, właśnie współpracuje z tym pływakiem i odpowiada za poziom, odpowiedni poziom wody w zbiorniku. W momencie, kiedy nalejemy wodę, ten pływak idzie do góry
i daje impuls naszemu czujnikowi, że zbiornik jest napełniony. Jeżeli robimy kawę i ten pływak sobie schodzi w dół, w pewnym momencie dochodzi do granicy, gdzie wysyła impuls do czujnika, że tej wody po prostu nie ma, tak? I ekspres przechodzi w stan komunikatu, że należy tam wodę uzupełnić. Pokażę Wam, na jakiej zasadzie ten pływak działa. Włączam ekspres, świeci się czerwona kontrolka i teraz patrzcie. Dotykam z tyłu pływakiem. Widzicie? Ekspres od razu przeszedł w stan gotowości i zaczął rozgrzewać grzałkę i zaczął uruchamiać pompę. Oczywiście, jeżeli byśmy mieli wodę, to ta pompa by ruszyła. Natomiast jeżeli podniosę do góry, zapala się komunikat, że należy tej wody dolać. Zjeżdżam w dół. O, widzicie? Ekspres się uruchamia. I teraz, co należy zrobić, jeżeli po długim czasie użytkowania, eksploatacji, nasz ekspres nie wykrywa pływaka? Właśnie to był ten przypadek, że pływak był w środku, tak, i generalnie mimo nalania wody ekspres nie wykrywał pływaka, przez co pompa nie pobierała wody, bo cały czas się świecił błąd, a grzałka nie grzała. Początkowo myślałem, że coś jest w środku i miałem go zamiar rozebrać. Generalnie, jakby to powiedzieć, wpadłem na pomysł, żeby sprawdzić, co z tym pływakiem. I w momencie, kiedy przyłożyłem go tutaj, bez zbiornika, ekspres, jakby to powiedzieć, przemówił, tak? Czyli zaczął się odzywać, grzałka zaczęła grzać. No i generalnie, co należy zrobić, jeżeli ekspres przestanie widzieć nasz pływak? Bo to nie tylko się tyczy tych ekspresów, ale wszystkich ekspresów kapsułkowych, jak i ekspresów do kawy na ziarno, bo przeważnie te pływaki występują w tych zbiornikach, jeżeli jest takowy element. Należy ten pływak, jeżeli jest możliwość, wyjąć, tak, bo ja mówię oczywiście, jeżeli jest możliwość, jeżeli nie ma, no to niestety musimy zamówić, jesteśmy zmuszeni zamówić nowy zbiornik. Ale jeżeli jest możliwość wyjęcia bezproblemowego, to żeby zwiększyć czułość naszego czujnika, żeby ten pływak został wykryty, należy przyczepić malutki magnesik w miejscu tego magnesu, który jest tu przyczepiony fabrycznie. Ja pozyskałem magnes z takiego małego głośniczka od telefonu. Tak. Wkleiłem go na szybko schnący klej. Wszystko dokładnie wyczyściłem, żeby nie miało kontaktu z wodą. I patrzcie, i tak to właśnie wygląda i zaraz Wam pokażę, co będzie, jak wsadzimy to do zbiornika i zapełnimy wodą. I tak, wodę zlałem do kubka i teraz wkładamy nasz pływak magnesem do obudowy ekspresu, czyli on musi być w tej pozycji. Tak, tu jest specjalne miejsce. A teraz zakrywamy, żeby ten pływak nie wyleciał. Zakrywamy go specjalną maskownicą. W tym wypadku maskownica jest na wcisk. Tak, jak się uda i ekspres się uruchomi, to jeszcze tutaj spróbuję delikatnie zgrzać to z tym zbiornikiem, żeby nam ten pływak nie wyleciał, bo to wcześniej było zdemontowane. Nie wiem, czy to odpadło, czy to po prostu, jakby to powiedzieć, w tym zbiorniku tak było. Przedtem jednak trzeba było zdjąć pokrywę. W przypadku ekspresu Cavissimo Mini ta obudowa jest zgrzana. Trzeba się trochę namęczyć, bo ten element jest uznany jako wymienialny wyłącznie, ale da się go otworzyć, tak? Nie obyło się bez szwanku, bo jak widzicie tutaj delikatne pęknięcie jest, ale cóż, jakby to powiedzieć, udało się to wszystko otworzyć. Wystarczy po prostu śrubokręcikiem wejść tutaj w te zgrzewy, delikatnie poodchylać i mamy pokrywkę zdjętą. Później to można z powrotem zgrzać.
No i teraz nalewamy wody. Tak. O. Nalewamy wody. Na razie tyle. Połowa zbiorniczka wystarczy nam do sprawdzenia ekspresu. Ekspres wyłączam. O. I zakładamy, słuchajcie, zbiornik. Popatrzcie, że po nalaniu wody pływak podniósł się do góry. I sprawdźmy, czy urządzenie zadziała. Popatrzcie, ekspres nam wystartował. Zapalają się kontrolki. Już się rozgrzewa, bo czuć na boku. Wyświetla się komunikat, żeby go odkamienić. Za chwilę to zrobimy. A na razie zobaczmy, czy, jakby to powiedzieć, woda, muszę pójść po kubek, czy woda wypompuje na programie płukania, czy dysza wypompuje naszą wodę. I zobaczcie, mam kubek, podstawiam pod podajnik, pod dyszę i wciskam. Aha, czekajcie, bo muszę sobie przypomnieć, jak to się uruchamiało. Muszę zerknąć w instrukcję, bo muszę zobaczyć, jak się uruchamiało cykl płukania. Dobra, i wciskamy żółty przycisk środkowy według instrukcji. Jak widzicie, załączyła się pompa. I ekspres działa. Woda leci. Jak widzicie, wyleciało tej wody niewiele. Ale jakby to powiedzieć, kwestia tego, że jestem zakamieniony. I teraz, słuchajcie, będziemy, jakby to powiedzieć, będziemy, jeszcze raz spróbujemy trochę. I idzie. Leje, czyli dysza, jakby to powiedzieć, jest... Dysza jest... drożna. Dobra, i teraz słuchajcie, odkamienimy, bo miga żółta kontrolka i zobaczymy, czy proces odkamienienia nam zadziała. Teraz sobie odkamienimy ekspres. Mam odkamieniacz w płynie, 50 ml musimy dolać do wody. Ja już wypełniłem zbiorniczek wody na maksimum. Dolewamy 50 ml odkamieniacza. Dobra, 50 została w butelce i teraz według instrukcji obsługi musimy działać. Ja wyjąłem na razie podstawkę, jak widzicie. Podstawiłem duży kubek i teraz zobaczymy sobie, co należy zrobić według instrukcji. Jak widzicie, przytrzymałem 5 sekund. Klawisz włączenia, a następnie wcisnąłem jeszcze raz i ekspres teraz się będzie odkamieniał. Jak widzicie, leci woda. O. I teraz zobaczcie, teraz zaczyna się proces przelewania, odkamieniania wody. Czyli należy w tym przypadku należy wcisnąć przycisk, tak, przytrzymać go 5 sekund, a następnie nacisnąć jeszcze raz. Uruchamia się pompa i będzie przelewać tą wodę. Pamiętajmy oczywiście, że trzeba będzie ten zbiorniczek, który postawiliśmy kilkukrotnie, pewnie opróżnić. Tak, w innych ekspresach będzie inaczej, są całe cykle odkamieniania, tak, prowadzone przez systemy. W
tych kapsułkowych wystarczy kombinacja klawiszy i to wszystko pięknie zadziała. I słuchajcie, składamy ekspres, muszę go jeszcze poskręcać, bo w pierwszym momencie myślałem, że to wina pompy i go zacząłem rozkładać, no ale na szczęście tylko od spodu śrubki odkręciłem, więc tylko je wystarczy powkręcać. Generalnie, słuchajcie, odkamieniłem go i tutaj uwaga, jeśli macie ten ekspres Cavissimo Mini, ale też i inne pewnie, bo pewnie podobnie działają i to pewnie też tej firmy. Jeżeli kończycie proces odkamieniania, woda Wam się kończy, to jakby to powiedzieć, on przechodzi w tryb płukania, czyli świeci się środkowy klawisz, żółty kubek i musicie napełnić cały zbiornik wody, tak, do maksimum, założyć go do ekspresu i wcisnąć ten żółty kubek i dać się wypompować. To jest około 700 ml wody, tak, więc naszykujcie sobie duże naczynie i jak nawet ta woda Wam się skończy i ekspres już to sygnalizuje, to nie przerywacie. Ja tak właśnie przerwałem raz i musiałem dwa razy powtarzać cały cykl, bo myślałem, że to jest jakiś błąd, że pompa pracuje bez zapamiętania, ale jak ona odpompuje już do końca i znajdzie się tutaj poniżej minimum woda, to sam się wyłączy i cykl zakończy, tak? I dzięki temu udało się ten ekspres odkamienić, przeszedł w stan gotowości i teraz słuchajcie, musimy go poskładać. Ja tutaj zgrzeję w zbiorniku, jeżeli zmieści mi się lutownica, nie zmieści mi się. Chyba będziemy musieli tak zostawić. Nie, zmieści mi się, super. Dobra, zgrzeję te ze zbiornikiem ten kawałek. Tak, o. Dobra. Okej, i teraz jakby to powiedzieć, musimy zgrzać pokrywkę. Pokrywka. O, niektórzy pewnie powiedzieliby, że można nakleić, niemniej jednak jak to ma kontakt z wodą, która później leci do kawy i my tą kawę pijemy, to wolę zgrzać to gorącą lutownicą, suchą, oczywiście suchym grotem, bez żadnego specyfiku, bez cyny. I wtedy wiecie, ma to sens i to jeszcze będzie dłużej trzymało. O. Tutaj te trzeba... Może już ten pojemnik nie wygląda okazale, ale jakby to powiedzieć, ma za zadanie trzymać tą wodę. Widzicie? Widzicie, dobra. I jedziemy dookoła. Tak, jedziemy dookoła. Ciach. Woda się stąd nie wyleje, będzie szczelnie trzymało. A my teraz musimy wziąć i poskręcać ekspres i jakby to powiedzieć, zaraz spróbujemy sobie jakąś próbną kawkę zaparzyć. Ja wyczyściłem go tu z resztek kawy, bo były, tak, podobnie tackę na kapsułki też tak ogarnąłem i generalnie tu wkręcimy śruby, jest ich raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem sztuk. Tak, zaraz Wam pokażę i jakby to powiedzieć, spróbujemy go sobie odpalić, zobaczymy czy pracuje, czy nie ma żadnych wycieków, bo to jest najważniejsze, tak, bo trafił mi się kiedyś już taki ekspres, który pracował dobrze, ale miał wycieki i okazało się, że uszczelka puściła w grzałce, nie było go na kanale, bo on był, ja to mówię, krótko pracujący, bo później finalnie się zepsuł już całkowicie, pompa poszła, ale po dorobieniu uszczelek działał jeszcze, no, ze dwa miesiące prasował, więc zobaczymy. Mam nadzieję, że ta sztuka okaże się bardziej wyrozumiała dla mnie, czyli dla użytkownika. I słuchajcie, tak, wodę nalałem do zbiorniczka, tak, zakładamy z tyłu ekspresu, próba, generalna próba ognia tak zwana. Jak widzicie, mimo zgrzania pojemnik się mieści. Teraz pokażę Wam, jak się fajnie to intuicyjnie składa, bo tu są takie magnesiki w zbiorniczku, o, na przykład tutaj w pojemniku na kapsułki
I zobaczcie, jak jest ten stelażyk, tak, to pojemniczek zakłada się pyk i już się nie ruszy, widzicie, jest przytwierdzony. I teraz to zakładamy tu, chyc, i jakby to powiedzieć, wkładamy tackę ociekową, ciach, tu mamy jeszcze na espresso, taki jakiś stojaczek. No i teraz próba generalna, słuchajcie, wykorzystam kubek po herbacie. Podstawimy, nie mieści się. Aha, muszę iść po mniejszy kubek. Mam mniejszy kubek? Mam mniejszy kubek, tylko muszę go opróżnić, bo tu woda była z tego płukania. Jest, dobra, z płukania jeszcze jak później ten cały cykl się kończył. Dobra, mamy kubek. Tak, mamy kubek, mamy ten, teraz tylko jeszcze prądu potrzeba i próbujemy sobie coś tam zaparzyć. Mamy ekspres i działa, żyje, powiem wam, świecą się wszystkie kontrolki, patrzcie, o, migają kontrolki, żółta kontrolka już się nie świeci, czyli nie trzeba go już odkamieniać, a my próbujemy zrobić kawę, tak, bierzemy kapsułkę, zrobimy sobie kafe decaffeinato. Nie wiem, co to za rodzaj kawy jest. Widzicie, że tu można przygotować małą kawę, jak i dużą kawę. Otwieramy, tak, tu już się nagrzało, bo czuję, że grzeje. Otwieramy wlot na kapsułki, wkładamy kapsułkę, ciach, zamykamy i włączamy kawę. Ciach. I zobaczymy. I patrzcie, leci kawa. Już czuć. Leci kawa, ale ty tak mało tej kawy przygotował? Tak niewiele strasznie. Czekajcie, może pomyliłem programy. Wezmę jeszcze jedną kapsułkę. Spróbujemy jeszcze z jedną kapsułką, bo może pomyliłem programy. Ciach. Dobra. O, leci. Leci kawa, słuchajcie. Ciepło się unosi. Chyba, że to są kawki na małe kubki, a nie na takie wielkie szklane, jak ja mam. Bo ekspres, który mi służy do dziś, to on, kurczę, robi tą kawę wielką, a to takie jakieś maluchy. Dobra, zobaczymy. No, filiżanki może. Patrzcie, bo to są takie malutkie kawy. Na filiżankę. Przyzwyczaiłem do kafe latte, a tutaj takie wździdła lecą. Tak, i teraz patrzcie, tu jest pudełko. No i nie wiem, no, co zagotujemy sobie. Może tą kawkę sobie zagotujemy, dużą. Zobaczymy. W razie czego zatrzymamy, jak będzie za dużo. No leci, zobaczcie. Pluje tą kawą. Kilka razy przeleci kawa, no to czy woda, to już będzie regularnie leciało. Więc już muszę pamiętać, że te kapsułki podobno troszkę przeleżały przez to uszkodzenie i tam ta kawa jest troszkę taka, już wiecie, nie pierwszej świeżości, jak to się mówi, mimo że to kawa czarna, bez mleka, bez niczego. No i leci. Trochę sobie kapsułek zmarnujemy. No, ale to są testowe kapsułki, więc... Nie leci, nie ma wycieków, bynajmniej nic nie widzę, żeby tu leciało spod tego ekspresu. Dobra.
No i akurat, zobaczcie, trzeci kubek jest na taką filiżankę, widzicie? Ale jak pachnie. Cudownie. No, a teraz jeszcze spróbujemy, przelejemy tą kawkę, tak, do dużego kubka i spróbujemy jeszcze zrobić tak, jak mówią w ulotce. Czyli wkładamy i zobaczymy, jak wciśniemy środkowy kubek, co się wydarzy. Wody jeszcze trochę jest. O Jezus, ta woda się skończyła właśnie. No tak, więc nie zrobimy kawy, bo się woda skończyła. Ale jakby to powiedzieć, zaraz przyniosę. I spróbujemy jeszcze tej wody. Widzicie, już pływa kłapie. I spróbujemy jeszcze trochę zaparzyć. Dobra. Załadowałem trochę wody. I teraz zobaczymy. Jeszcze jedną zmarnuję kapsułkę na część tego wynalazku. Dobra, tak. O, wsadzamy. Już cały zapach kawy mam w pokoju. Dobra. Ciach. Zobaczymy. Tak, to jest taka, takie bździdło małe. Takich kawek małych to ja nie lubię. To musi być, wiecie, jest 120 ml. Bo espresso jest 40. Tu macie, zobaczcie, 125, a tu macie 420. Czyli jak robię do takiej filiżanki bądź do kubka, to trzeba tą ostatnią funkcję naciskać. No ale patrzcie, mamy kawę. Możemy sobie zlać do kubka wszystkie kawy, dorobić do tego mleczka i mamy idealną kawkę na śniadanie. No, no chyba, że ktoś lubi taką czarną, no to wtedy może pić bez problemu. Tak, może jeszcze go przeczyszczę, zobaczę. Tylko nie mam instrukcji, jak to robić. O, może trochę tej wody zlejemy jeszcze. O, przeleję tutaj do... Troszkę przelejemy tej wody. Puścimy. Chyba to. Tak, niech się wypłucze. Jeszcze bez problemu ta woda schodzi. A, bo to teraz bez kapsułki działa normalny program, to puścimy więcej tej wody, niech sobie zleci, już do końca ta woda leci. No ale patrzcie, bez problemu. Tak, bo ja wychodzę z założenia, żeby właśnie się nie zatykały te dysze, to warto później puścić taki pusty cykl, niech sobie ta woda przeleci przez cały ekspres. No, więc chyba mamy naprawę zrobioną. I patrzcie, taki, jakby to powiedzieć, bubble w postaci pływaka i magnesu może nam unieruchomić ekspres. Jeżeli nie wiemy, że to jest ta usterka, to generalnie, jakby to powiedzieć, najpewniej kupimy nowy ekspres, ale widzicie, że nie trzeba, tak? Nie ma potrzeby, bo łatwo jest naprawić i łatwo jest tą usterkę wyeliminować. Dobrze, słuchajcie, poczekamy, aż się to trochę wypełni i jakby to powiedzieć, zakończymy film. Jeśli Wam się filmik spodobał, mimo że było tak trochę nudno, bo nie takie naprawy, typowe naprawy, ale jakby to powiedzieć, te naprawy takie bardziej, wiecie, drobnostkowe, o. No więc dajcie łapkę w górę, tak, jeśli się podobało. Zapraszam Was do subskrybowania kanału, również zapraszam do odwiedzenia mojego bloga standardowo na Facebooku Napraw to Jakub Wiśniewski i wypatrujcie kolejne elektroniczne odcinki, które już niebawem, w których pojawią się niebywałe grające potwory, ale co to będzie, to Wam nie powiem. No, trzymajcie się!